dlatego w tym miejscu podziękować szczególnie uczestnikom konkursu, gratulując im zdobytych nagród i wyróżnień. Zachęcam do kontynuacji i przekazywania wiedzy i swoich umiejętności. Chciałbym Państwu przede wszystkim podziękować. Wszystkim Państwu chciałbym podziękować, że wzięliście udział w konkursie. To nie jest wcale oczywiste. Tak? Komuś się może nie chcieć, ktoś może mieć akurat w tym momencie gorszy nastrój, albo po prostu mamy, czy nawet stan zdrowia, tak, może nie pozwalać. Wszyscy Państwo wzięliście udział i to jest absolutna wartość. Bardzo serdecznie powitać na tej miłej uroczystości, no, a przede wszystkim twórców, którzy no, na tą uroczystość walnie się zgromadzili, ale przede wszystkim uczestniczyli w tym konkursie, przynosząc naprawdę wspaniałe prace. Przedmiotem konkursu współczesnej sztuki ludowej w Borach Tucholskich 2022 są następujące dziedziny sztuki ludowej. Rzeźba w drewnie i płaska rzeźba, ptaszki, zabawki drewniane, haft koszycki tradycyjny, różne szkoły, czepce i strój ludowy, plecionka, malarstwo na szkle i drzewowe. W konkursie wzięło udział 26 twórców ludowych. Niektórzy startowali w kilku kategoriach. Zgłoszono 92 prace, z których wszystkie zakwalifikowane do konkursu. Ilość prac i twórców w poszczególnych kategoriach przedstawia się jak niżej. W kategorii rzeźba w drewnie i płaskorzeźba 3 twórców 9 prac przedstawiło, w kategorii ptaszki, zabawki drewniane 5 twórców przedstawiło 13 prac, w kategorii haft kaszubski tradycyjny różne szkoły 15 twórców przedstawiło 38 prac, w kategorii czepce strój ludowy 6 twórców 10 prac, w kategorii plecionka 3 twórców 8 prac, w kategorii malarstwo na szkle i drzeworyt 5 twórców 14 prac. Ja jeszcze na zakończenie, proszę Państwa, chciałabym powiedzieć 2 zdania, które będą poświęcone osobie, której bardzo wiele Państwo zawdzięczają i która dla Borów Tucholskich była bardzo ważną osobą. I myślę, że Pani Wanda Szkulmowska, bo o niej mówię, jutro, proszę Państwa, będzie 1. rocznica jej śmierci. Myślę, że wszyscy będziemy bardzo mile wspominać i pamiętać jej testament. Za każdym razem mówiła do Państwa na spotkaniach w Żninie 3 najważniejsze rzeczy, które Państwo mają robić. Mianowicie, artystą się nie jest, ale artystą się bywa. Należy cały czas pamiętać o tym, aby prace były wykonywane jak na najlepszym poziomie. I słowa testamentu Wandy, kształć się następców. Chciałabym bardzo Państwu podziękować za udział w konkursie i życzyć dalszych zdrowych i spokojnych dni. Dziękuję. Pani Wanda, szkolny następca, nie zamykajmy się w własnym takim kociołku. Tu już paru nagrodzonych jest jakby z mojej ręki, ale to nie o to chodzi. Proszę Was o to w imieniu Pani Wandy, w imieniu wszystkich, którzy dbają o tę tradycję regionalną, o kulturę, bo tylko wtedy zostaniemy Polakami. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, gratuluję tym, którzy byli na wyróżnieni, gratuluję tym, którzy wzięli udział, bo dzięki nim jednak powstają nowe prace. Inspirujemy się czasami na tych konkursach różnymi podejrzanymi rzeczami. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Był, łebę z rzosem za kłęsą.